Witam serdecznie. 5 minut o cykl troszeczkę zapomniany. Nie prowadziłem go przez kilka miesięcy, ale wydaje mi się, że jest odpowiedni czas, by powrócić do tego cyklu. Ostatnie wydarzenia w moim klubie, ostatnie godziny w moim klubie, gorące godziny w moim klubie, gorące i chłodne głowy, które myślą co dalej z tym fantem zrobić. A także osoba Piotra Stokowca spowodowała, że dzisiaj kilka minut nagram dla was odcinek i przekażę już na chłodno, bez slajwa, bez was, przekażę swoje jakieś Wnioski odnośnie tego, co wydarzyło się po meczu z Krakowią pod przodkiem, głównym miejscem kibiców Zagłębia na stadionie Zagłębia. Najwierniejszych fanów, którzy dopingują Miedziowych od bardzo wielu lat. Po meczu z Krakowią Piotr Stokowiec z całą drużyną, Piotrem Budlikowskim, Sztabem Michałem Kielanem podeszli do kibiców Miedziowych na tak zwaną rozmowę. Być może retoryki było za mało, być może. Osoba z gniazda tak zwanego nie przebierała w słowach, ale ja sobie tak myślę, że przekleństwa, bo przecież my przekleństwa jako kibice słyszymy regularnie na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy. W każdym meczu co kilka chwil słyszymy przekleństwa na boisku, więc gniazdowy Zagłębia Lubin, prowadzący doping na przodku, miał prawo w męskich, żołnierskich słowach przekazać to, co myśli, to, co czuje, to, co kibice Miedziowych czują od ostatnich Kilku meczów, gdzie Drużyna słania się, słania się piłkarsko po boisku i nie potrafi wejść na odpowiednie tory. Odpowiednie tory, które jeszcze były latem, gdzie Miedziowi potrafili mieć kilka meczów z rzędu bez porażki, bez straty gola. Zwycięstwo w derba w Legnicy na trudnym terenie w Gliwicach. Zwycięstwo z nieobliczalną płocką Wisłą 2 do 1. Remis z ciężką cały czas wartą poznań w Grodzisku wielkopolskim. Przyzwoite spotkanie mimo porażki w Warszawie z Legią, a sytuacja doleżala. I nagle coś się zacięło, nagle coś się zacięło, były porażki, kompromitacja w Lublinie, tak to nazwę, to była kompromitacja przegrać ze Spadkowiczem, zespołem, który walczy o utrzymanie na ten czas drugiej ligi, przegrać w takim stylu, nie strzelając nawet bramki przez dwie godziny meczu. Wracając do Piotra Stokowca, powiedział kibicom Zagłębia, że gdyby nie ten sztab szkoleniowy kilku piłkarzy, którzy są teraz w składzie Zagłębia Lubin, to jeździlibyście... Do Niepołomic, na mecze spuszczą Niepołomicę. Ten Stokowiec zapomina, że po dzisiejszym meczu. Jeszcze wczoraj tego meczu nie było, bo dzisiaj puszcza wygrała ze skron Częstochowa 3 do 0, jest zdecydowanym liderem pierwszej ligi, jest najlepszą drużyną pierwszej ligi od kilku miesięcy w pierwszej lidze i zmierza na razie do piłkarskiej ekstra klasy. W przeciwną stronę zmierza jego zespół, czyli mój zespół, mój klub Zagłębi Lubin, które stacza się w dół tabeli w stronę Korony, Miedzi, Piasta i Lechigdańsk, na ten czas stosunkowo najgorszych zespołów piłkarskiej ekstraklasy. Ale znowu wrócę do Piotra Stokowca. Używając tych słów, przede wszystkim obraził nas, kibiców Zagłębia, ale obraził też ludzi ciężko pracujących w niepołomicach na wynik sportowy oraz to, co osiągnął z tym zespołem przez prawie 8-7-8 lat Tomasz Tułacz bo tyle pracuje, były piłkarz Mieleckiej Stali w Ekstraklasie, tyle pracuje na chwałę Puszczy Niepołomice. Był z nią w drugiej lidze, awansował z nią do pierwszej ligi i dziś ku chwale gra dla Niepołomic o Ekstraklasę. Tak, tak, o Ekstraklasę. 30 kilka punktów, najlepszy zespół pierwszej ligi, dzisiaj zwycięstwo 3 do 0 ze Skrąg, Lisiewicz, Bartosz, Mroziński, Koi. To tylko kilku z tych ambitnych, powtarzam, ambitnych chłopaków, Którzy walczą na chwałę tego małego klubu, który nie znalazł się nigdy w elicie w piłkarskiej ekstraklasie. W Lubinie mleka i miodu nie brakuje piłkarzom, m.in. Bartoszowi Kopaczowi, który, który użył takich słów, że to jest tylko sport. My staramy się, my też jesteśmy wkurwieni, zapierdalamy cały czas, by były wyniki, ale nie wychodzi. Mój kapitan, zwany kapitanem, bo dla mnie Bartosz Kopacz nie jest kapitanem Zagłębia Lubin, nie jest odpowiednią osobą, by nosić opaskę Zagłębia Lubin, no chyba zapomniał troszeczkę. Zapomniał troszeczkę, że był w kilku miejscach piłkarskiej ekstraklasy. Był w Zabrzu, był w Gdańsku, dwa razy w Zagłębiu, prezentował solidny poziom. I co się nagle stało? Co się stało z Jarosławem Jachem, który... Był powoływany do reprezentacji, miał za sobą kilka lat temu debiut u Adama Nawałki. Był sądowany na Mistrzostwa Świata 2018. Kilka tygodni temu Czesław Ichniewicz palnął, bo dla mnie to jest palną palnął, że obserwuje Jarosława Jacha. Co się dzieje z Filipem Starzyńskim? Co się dzieje z Doleżalem? Co się dzieje z Damianem Bocharem? Co się dzieje z liderami Zagłębia Lubin, którzy mieli ciągnąć ten zespół w piłkarskiej ekstraklasie? Stagnacja, boiskowa stagnacja przelała się czara goryczy w sercach i w głowach kibiców Zagłębia. Nie wytrzymali wczoraj. Być może w ostrych żołnierskich słowach nie wytrzymali i powiedzieli co im leży na sercu. Piotr Stokowiec nie miał prawa użyć takich słów, że gdyby nie ja, gdyby nie oni, to byście zapierdzielali do niepołomic. Bo Piotr Stokowiec zapomina o jednej bardzo ważnej rzeczy że gdyby nie Zagłębie Lubin, gdyby nie wyciągnięta dłoń przez ten klub, podpisanie z nim kontraktu, to być może Piotr Stokowiec nie byłby w tym miejscu, gdzie jest. Nie, był, nie miałby Pucharu Polski z Lechią, nie miałby Pucharów z Lechią, nie miałby wcześniej Pucharów z Zagłębiem, awansu do Ekstraklasy z Zagłębiem, bo to Zagłębie też po części w dobie kryzysu po oreszcie Lęczyku dało szansę, Piotrowi Stokowcowi, po przeciętnej pracy w Jagiellonii Białystok. I Piotr Stokowiec cały czas o tym zapomina. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kilkadziesiąt minut temu na stronie klubowej Zagłębia Lubin padło takie oto oświadczenie trenera Miedziowych. Szanowni Państwo, spod to często wielkie emocje, stres i presja. Bezpośrednio po meczu Zagłębia z Krakowią spotkaliśmy się z kibicami naszego klubu, Dyskusja była żywiołowa, pełna pasji i emocji, momentami przy użyciu bardzo mocnego języka. Rozmawialiśmy bezpośrednio, tak jak się rozmawia między swoimi, kiedy pojawiają się problemy do rozwiązania. Niestety, w ferworze dyskusji, niepotrzebnie zamieszałem, jako przykład zasłużony klub, którego pracę i osiągnięcia bardzo szanuję. Puszczę niepołomice. Moja lapidarna wypowiedź została w mediach społecznościowych wycięta i skrócona. Wyrwana z kontekstu, w którym chodziło mi tylko o naszą sytuację w tabeli w poprzednim sezonie i walkę o utrzymanie w ekstaklasie. Niestety, moja wypowiedź tak przedstawiona robi złe wrażenie. Mimo, że nie miałem złych intencji ani w stosunku do puszczy niepomołce, ani w stosunku do kibiców. Jeśli kogoś tym uraziłem, to przepraszam. Nie miałem zamiaru nikogo dotknąć swoją wypowiedzią. Bardzo szanuję rozwój klubu i wyniki osiągane przez puszczę w ostatnich latach, życząc jednocześnie awansu do ekstraklasy. Cała sytuacja jest nauką, także dla mnie, i wyciągnę z tego niefortunnego zdarzenia wnioski. Proszę nie żywić urazy. Nie myślę, nie miałem złych intencji ani zamiarów. Piotr Stokowiec, ten zagłębia lubin. I tak sobie czytam i to jest bezstrzelna wypowiedź dla mnie bezstrzelna wypowiedź. Po pierwsze, jeśli kogoś uraziłem, to jest wymuszone, wymuszone, przeprosiny, osoby, które, która nie chciała do końca napisać, przekazać kibicom jednego i drugiego klubu. Bezstrzelność Piotra Stokowca już pojawiała się wcześniej na konferencjach prasowych, m.in. po meczu z Lechią Gdańsk, że szanujmy się, że musimy iść w jedną stronę, że potrzeba czasu. Że budujemy się, cały czas słyszałem i słyszymy o budowie. 12 prawie miesięcy pracy stokowca. On już wcześniej był w Zagłębiu, czyli pół roku, i cały czas kibice Zagłębia mówią, słyszą o cierpliwości i o budowie. Ten stokowic, ile czasu tego potrzebuje? Kilka okienek transferowych Piotra Budlikowskiego, dyrektora sportowego, i Piotra stokowca jako trenera spowodowały, że na liście kilkunastu piłkarzy, którzy przyszli do miedziowych. Którzy zakładają miedziowe barwy, nie ma pięciu, którzy by ten zespół wzmocnili. w Większości tych 16-15 piłkarzy, których sprowadził Burlikowski ze stokowcem, to są uzupełnienia. Mijają miesiące ci piłkarze nie idą z formą do góry. Cały czas powtarza się słowo stagnacja, jest marazm, piłkarski marazm, jeżeli chodzi o tych zawodników. Nie prezentują odpowiedniej formy, by być nawet w środku tabeli. Piłkarskiej ekstraklasy. A za taki przykład podam kilka zespołów: Warta Poznań, Stal Mielec czy Wisła Płock, które radzą sobie znakomicie w piłkarskiej ekstraklasie, bez wielkich nazwisk, bez wielkich nakładów finansowych i spokojnie bytują w tej ekstraklasie. A my? Kolejny sezon: stagnacja, stagnacja, dół, walka o utrzymanie. I Piotr Stokowiec ma kibicą zagłębia mówić coś o Niepołomicach, wytykać, że gdyby nie on, to byśmy tam jeździli. Trenerze Stokowcu, ja już dzisiaj napisałem na, na Twitterze, jeżeli będzie trzeba, to ja będę jeździł do Kobylina, do Wielunia, do Polkowic, do Żar, do Żagania, do Bolesławca, czy do szkarskiej Poręby. Jeżeli będzie trzeba, będę jeździł na okręgówkę z tym klubem, bo ten klub kocham. I z tym klubem będę do końca życia. Pan nie, pan nie, bo pan nie jest konsekwentny w tym, co mówi. Gubi się w swoich myślach. Mówi A, a za chwilę robi B, przepraszając rzekomo, puszczenie po kibiców, lapidarna wypowiedź, jeśli kogoś uraziłem. Bestrzelność, Bezczelność bije z pana trenera Piotra Stokowca. Kończąc już ten wywód, 11 minuta, 5 minut to, jestem ciekaw co będzie dalej. Wiadomość z klubu jest taka, Piotr Stokowiec poprowadzi Zagłębie Lubin w następnym meczu ze Stalą Mielec. I mamy jeszcze jeden mecz przed Katarem. Mecz prawdopodobnie z przyszłym mistrzem Polski Dakowem. Ktoś powie, wygraliście wiosną ten mecz. Tak, wygraliśmy w całkiem innym zestawieniu, w całkiem innym spotkaniu niż to, które nas czeka za chwilę. Z liderem ekstraklasy zdecydowanym i głównym kandydatem do mistrza Polski. Co będzie dalej? Wieść niesie z Lubina, że być może Michał Kielan nie będzie już prezesem Zagłębia. Być może Piotr Stokowiec już w styczniu nie będzie trenerem Zagłębia. Kto wie, co będzie z Piotrem Budlikowskim. I tak na koniec, ja bym żądał od prezesa Kielana, od Piotra Budlikowskiego, żeby raz na zawsze z tym klubem rozstał się Lubomir Guldan. Miło go pożegnać, dać pamiątkową tabliczkę, koszulkę z napisem zagłębie, liczbą meczów i odesłać pana Guldana na Słowację, no chyba że chce zostać w Lubinie, bo mu się podoba. Bo uważam, że Lubomir Guldan, będąc na kontrakcie w zagłębiu Lubin, nie robi nic dobrego dla tego klubu od bardzo wielu długich miesięcy. I tak to właśnie się kręci. Stwonione pieniążki, piłkarze, którzy na papierze wyglądają dobrze, szatnia, która podobno ma ambicje sportowe, dyrektor sportowy, fajny trener, prezes z ramienia lubińskiego okręgu i tak to się kręci. Kręcimy się wokół znowu pierwszej ligi. My, kibice zagłębia Lubin, bo z tym klubem jesteśmy, byliśmy i będziemy. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach i live'ach, trzymajcie się hej, pa!